Jarosław, polskie kobiety zostaw. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, więc nie ma jego wyroku. Nie ma czego publikować i polskie kobiety mają prawo do decydowania o sobie. Jedyne, co musimy zrobić, to zmienić tą władzę. Oni dzisiaj przegięli. Dlatego tu jesteśmy i protestujemy. Przyłączcie się z nami, chodźcie z nami. To jest długi marsz, to jest pozytywistyczna praca u podstaw, ale pokonamy to imperium zła małego człowieka Jarosława Kaczyńskiego. Niech zarządza własnym kotem i swoim usłużnym prezydentem, a nie ciałem Polek. Wygramy z tym złem.